Nazywam się Urszula Łoś, a to jest mój świat. Moja przygoda z kolarstwem ogólnie zaczęła się około 13-14 lat temu. Zawsze mówię, że moja przygoda z rowerem zaczęła się razem z powstaniem toru kolarskiego, ponieważ mamy jedyny w Polsce kryty tor kolarski, który się znajduje w Pruszkowej. Ja pochodzę również z Pruszkowa i jak powstawał ten tor, został wybudowany, powstawał nowy klub kolarski w Pruszkowie. Władze tamtego klubu przeprowadzały nabory we wszystkich szkołach w Pruszkowie i jakoś tak zostałam wyłoniona, zauważona, a może coś z niej będzie i tak spróbowałam swoich sił. Aktualnie szykuję się do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku w Tokio. Każdy dzień aktualnie jest na wagę złota, każdy trening, każda jednostka treningowa, czy to jest siłownia, czy rower, czy bieganie. Wszystko skupia się do tego, że w sierpniu już podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio mam nadzieję, że wrócę z medalem. Bo to jest już, pracuję na to ponad połowę swojego życia. I wiem i staram się robić wszystko już stricte pod ten start. W dzień wolny staram się już regenerować, nie chodzić nigdzie, nie wychodzić, tylko korzystać z tego, że mam dzień wolny, a wiem, że w sporcie regeneracja jest tak samo ważna jak jednostka treningowa. Dzień treningowy zaczyna się około godziny 7, kiedy dzwoni mój budzik. Wstaję, od razu idę robić śniadanie, oczywiście z kawą. O godzinie 10 zaczynam swój pierwszy trening. Każdy trening wykonuję pod okiem swojego trenera kadry. Trenuję razem z dziewczynami i z dziewczyną, z którą będę startować razem w sprincie drużynowym podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Mamy rozpisany plan, aczkolwiek patrząc na to, jaką teraz mamy sytuację na świecie, ten plan się radykalnie zmienia. Z tygodnia na tydzień odwołują nam również zawody, które są też jakąś jednostką przygotowawczą do startu. Trenuję dwa razy dziennie. Pierwszy trening zaczynam od 10 do około godziny 13. Wracam do domu. Wracam na godzinę 15 na drugi trening, który trwa do godziny, załóżmy, 17-17.30. Wykonuję kolejną jednostkę treningową. Po tym treningu wracam do domu. Kolacja i regeneracja. Moje treningi przygotowawcze głównie składają się z treningów na rowerze, ale bardzo dużo też czasu spędzam na siłowni. Są to ćwiczenia siłowe, siłowo-wytrzymałościowe. Jestem w stanie też przełożyć siłownię na treningi na rowerze, również siłowe, ponieważ
Na torze kolarskim ścigamy się na rowerach torowych, czyli jest to ostre koło, jedno przełożenie, które możemy sobie zmienić i dopasować do konkretnego ćwiczenia. Także większość moich treningów są to treningi ćwiczenia siłowe. Im bliżej jestem startu sezonu, schodzimy z obrotów i mamy takie treningi bardziej rozkręcające nogę, czyli szybkościowe. Dzięki temu, że mam możliwość startowania na zawodach międzykrajowych, mogę sprawdzić siebie, swoją formę i porównać się do innych dziewczyn z całego świata, na jakim etapie przygotowawczym jestem. Trenując kolarstwo torowe, większość treningów spędzam na torze kolarskim w Pruszkowie, ale również wyjeżdżam i trenuję na szosie, na wolnym powietrzu, na świeżym powietrzu. Są to treningi sporadyczne, ale wytrzymałościowe, aczkolwiek czasami też i takie regeneracyjne. W etapie przygotowawczym, gdzie mam sporo czasu do jakichkolwiek zawodów, jeżdżę nie tylko na torze kolarskim, ale również wyjeżdżam na szosę, wyjeżdżam rowerem górskim do lasu, gdzie bardzo uwielbiam jeździć po lesie i to też jest dla mnie w pewnym sensie regeneracja psychiczna, bo nie tylko jeżdżę w kółko, ale mam możliwość jeżdżenia po lesie, po łąkach i to jest zupełnie coś innego, niby też rower, ale głowa zupełnie inaczej pracuje podczas takiego treningu. Trenowałam i startowałam z taką myślą, że to jest zabawa i prędzej czy później to się skończy i chyba nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mogę być w tym miejscu, gdzie jestem teraz i że będę się szykować do Igrzysk Olimpijskich. Zawsze miałam gdzieś z tyłu głowy to, że ja chcę, że ja mogę, że ja jestem w stanie i to był mój cel, moje marzenie. I bardzo się z tego cieszę, że jestem przyszłą olimpijką i będę reprezentować nasz kraj podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
Uważam, że warto mieć swoje marzenia i do nich dążyć. I mimo wszystkich przeciwności losu, które stają nam na drodze, bo zawsze tak jest, warto do nich dążyć i dać z siebie wszystko, aby nasze marzenia stały się prawdziwe. I choćby wszyscy byli przeciwko, wywierzcie w swoje możliwości. W zasadzie większość swojego dzieciństwa miałam do czynienia ze sportem. Pierwszy swój medal w życiu zdobyłam w wieku 4 lat, to był taniec towarzyski. Także ja sportem byłam zarażona już od najmłodszych lat. W szkole podstawowej jeździłam na wszystkie zawody międzyszkolne i tak to się zaczęło, że polubiłam ten sport, lubiłam każdą dziedzinę tego sportu. Trenowałam kiedyś koszykówkę, później chciałam trenować tenis stołowy, później chciałam iść na siatkówkę. Miałam taki trochę słomiany zapał, bo chciałam próbować w większości dyscyplin sportowych. Niestety nie miałam takiej też możliwości. A tutaj nagle kolarstwo. Zawdzięczam też dużo moim rodzicom, mojej rodzinie, że wspierają mnie w tym sporcie. Zawsze jak są jakieś zawody, no to wiem, że kibicują. Tam, gdzie mogą, to jeżdżą również ze mną, zawsze są na trybunach, wspierają mnie bardzo. No i cieszę się z tego, że mam taką rodzinę, gdzie żyją razem ze mną tym sportem. Pamiętam swój pierwszy trening na torze kolarskim, nie w Pruszkowie, ale w Żyardowie. Tam jest tor kolarski betonowy, jest otwarty na świeżym powietrzu. Kiedy dostałam swój pierwszy rower torowy, nie wiedziałam jeszcze, jak on się zachowuje. Nie wiedziałam, że on nie ma hamulców takich normalnych, jak w szosówce czy w góralu, że jest to ostre koło. Ostre koło, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale przede wszystkim nie ma hamulcy. Nie ma hamulcy, jest jeden bieg, jedno przełożenie, dlatego trzeba pamiętać, żeby cały czas pedałować i nie można puścić luźno nóg. Pierwsze okrążenia na torze były dla mnie takie dziwne, ale z drugiej strony czułam taką adrenalinkę, że jest to coś nowego i spodobało mi się to. Pierwszy medal właśnie zdobyłam na torze w Żyardowie. Były to zawody, z tego co pamiętam, międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, jakoś tak to się nazywało. Wygrałam wtedy wszystkie konkurencje, jakie tam były. I wydaje mi się, że to też zapieczętowało tym, że zostałam w tym kolarstwie, że jednak pomyślałam, że a może w przyszłości będę dobrą zawodniczką i będę stawać na podium rangi mistrzowskiej. Na szczęście nigdy nie miałam takiej poważnej kontuzji, która mogła mnie by wykluczyć z dalszego trenowania.
nawet jak mnie coś boli, czy mam jakąś taką małą kontuzję, no to nie myślę o tym, że to mnie wykluczy z kolarstwa, tylko cały czas mam gdzieś w głowie cel i chcę go osiągnąć. W takich okresach, gdzie nie jesteśmy typowo w okresie startowym, tylko tak poza sezonem bardziej, tak bardziej rekreacyjnie po lesie, to zawsze to jest dla mnie jakaś inna odskocznia niż cały czas jeździć na torze w kółko. Na szosę wyjeżdżamy, też jest to trening taki dla nas uzupełniający i na szosie robimy wytrzymałość. Moim największym marzeniem sportowym jest zdobycie medalu podczas Igrzysk Olimpijskich, ale również chciałabym zdobyć koszulkę Mistrza Świata oraz koszulkę Mistrzostw Europy, ponieważ jeszcze nie miałam możliwości stanąć na najwyższym podium rangi takich zawodów. Wielokrotnie w swojej karierze miałam takie okresy, że chciałam rzucić ten rower, nie chciałam na niego patrzeć, chciałam uciec, nigdy nie wracać do kolarstwa. Na szczęście na swojej drodze napotkałam bardzo pozytywnych ludzi, którzy nie pozwolili mi tak łatwo zrezygnować, a dzięki swojej determinacji i zawziętości szykuję się właśnie do Igrzysk Olimpijskich. Niesamowitym uczuciem jest to, że mimo tych wszystkich ciężkich chwil w życiu przychodzi moment startu i kiedy wygrywasz, stajesz na najwyższym stopniu podium, wszyscy ci dookoła klaszczą, to jest twoja chwila, a dla takich chwil warto żyć.